Dzień dobry, odcinek numer 28 Happiness Veggie podcast. Czas? Start! Tak, jak dobrze pamiętam, to tydzień temu pogoda w maju przypominała bardziej jesień, a tymczasem dzisiaj już czerwiec. No i cóż tutaj dużo mówić? Lato w pełni. Czemu mówię o pogodzie? Bo ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Na pewno niejednokrotnie widziałeś, jak trochę w taki magiczny sposób, ale wraz ze słońcem i wyższą temperaturą, ludzie są jakby tacy, no, weselsi. A kiedy szaro i ponuro wiele dodawać chyba nie trzeba. I choć wszystko to ma bardzo duży wpływ na nas, wcale nie jest konieczne, że wraz ze Słońcem, lub też jego brakiem, stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Temat, który wybrałam na dziś, wydaje się być o tyle ważny, o ile nasza uważność na siebie jest niemal zerowa. Kiedy mówię o uważności, wiele osób zachodzi w głowę. O co w tym wszystkim chodzi? No to po trochu to dzisiaj wyjaśnię. Panie i Panowie, jak już na pewno zdążyliście przeczytać, temat na dziś, jak nauczyć się uważności na siebie. Kiedyś już mówiłam o tym, że rzadko kiedy w ogóle dostrzegamy to, że istniejemy. Zazwyczaj wtedy, kiedy boli, albo jak nawiedza nas jakieś choróbsko. Poza tym, mało jest nas świadomia w tym życiu. A żeby było zabawniej, według badań słowo ja jest używane podczas rozmów najczęściej. Skąd ten dysonans? A stąd, że jesteśmy roszczeniowi i wszystko nam się należy. A pracować no cóż, no nie ma komu. Frustrujemy się, że to nie my jeździmy na zagraniczne superwakacje, że to nie my mamy wypasione auto, że to nie my mamy piękne ciało i jakieś tam inne drogie bzdury. Definiujemy się poprzez czynniki zewnętrzne. Wciąż i nieprzerwanie. A w środku jest pustka. My ludzie jesteśmy. Doprawdy bardzo dziwni. Chcemy budowę domu rozpoczynać od dachu, a później dziwimy się, że, że po prostu tak się najnormalniej w świecie nie da. Oceniamy innych, umniejszamy im, żeby na chwilę poczuć się lepiej. No i poprawia to samo poczucie, ale znowu tylko na chwilę. A później znów nie działa. Jak to jest możliwe, że ten pryszczaty Adam, z którym chodziłem do klasy, ten co ściągał ode mnie na klasówce z Matmy, ma firmę. Kupę kasy, fajną żonę, no krętacz. Jak nic, krętacz. Co ja robię źle, a on co on robi dobrze? Nic z tego nie rozumiem. Widzisz. Skoro budowy domu nie da się rozpocząć od dachu, to i budowania siebie nie ma możliwości, umniejszając innym. Łatwiej oczywiście jest opowiedzieć sobie wyimaginowaną historię, a samemu stać się po prostu ofiarą, ale to niczego nie zmieni. Adam nadal będzie miał świetnie prosperującą firmę, fajną żonę, pieniądze, samochód i co tam sobie jeszcze wymyślisz, a ty nadal będziesz biadolić nad swoim życiem. Czas zacząć ten stan opuszczać. Opuszczać, bo inaczej. Wejdziesz tam tak głęboko i wydostać się naprawdę jest bardzo trudno. Uważność na siebie to dostrzeganie bycia, bycia obecnym w swoim życiu. I choć może trudno w to uwierzyć, ale to ty jesteś pilotem tego samolotu. Z uwagi na to, że jakoś nigdy nie było ci po drodze z nauczeniem się obsługi, łazisz po pokładzie w te i z powrotem, wyklinając wszystko i wszystkich. Aż wreszcie tak uczepisz się swojej niedoli, że i tobie się oberwie. Dobra wiadomość jest taka, że sprzęt cały czas jest sprawny. A instruktor który z wielką cierpliwością czeka na ciebie, a żale i frustracje zejdą z drogi, czeka, czeka i nauczy cię latać, nauczy cię całej obsługi tego samolotu, żebyś któregoś dnia samodzielnie usiadł na fotelu i zaczął latać. Czytaj: zarządzać tym swoim życiem. Jak już wiesz, instruktor jest bardzo cierpliwy. U wielu czeka długie lata, a u niektórych nie doczeka się ich. I nigdy, czym prędzej zdasz sobie sprawę z tego, że możesz ten chaos ogarnąć, tym lepiej dla Ciebie. Pamiętam, jak dobre 15 lat temu wytykałam innym błędy językowe: wziąć, nie wziąć, włączać, nie włączać, dostrzegając dziwło w cudzych oczach, nie widząc belki we własnym. Pławiłam się w wywyższaniu się i myślałam, że właśnie to sprawi, że będę lepsza. A to właśnie niemal doprowadziło mnie do obłędu. Grałam tyle życiowych ról, że wszystko zaczęło mi się po prostu mieszać. Bardzo chciałam poczuć wreszcie spokój. Jednocześnie wciąż karmiłam się tym, co najgorsze. Jak dziś pamiętam, jak szłam przez wrocławski rynek, pełen ludzi, bo akurat trwał wtedy jarmark świąteczny. Było ciepło, wszyscy się śmiali, jedli, pili i kupowali mnóstwo kolorowych pamiątek. Szłam, patrzyłam na to wszystko i ryczałam bez końca. Dlaczego ja tak nie umiem? Czemu ja tak nie potrafię? Tak po prostu cieszyć się tym wszystkim, życiem, jakimiś różnymi głupotami. Dlaczego ja nie potrafię? Płakałam tak bardzo, że łez nie było końca i właściwie to już nic nie widziałam na oczy. I nagle, zupełnie niespodziewanie, na mojej drodze wyskoczył mim. Swoją drogą ten uliczny artysta do dnia dzisiejszego tam występuje. Zdarza mi się go zresztą widzieć dosyć regularnie. W każdym razie przerwał mój destrukcyjny myślowy młyn pytaniem: A jaki pani lubi kolor najbardziej? Zamarłam. Normalnie zresetował mi umysł. Proste pytanie, a sprawiło mi tak ogromną trudność, że szybciej opowiedziałabym o całej znienawidzonej lekturze lalki, opisałabym z datami bitwę pod Grunwaldem, czy wyrecytowała inwokację pana Tadeusza. Co się u licha tutaj wydarzyło? Co się wydarzyło, że ja zgubiłam zupełnie siebie? Wiesz, dlaczego tak ważna jest uważność? żeby poznawać, odkrywać i dopuszczać siebie do swojego życia. Składamy się bowiem z niewiarygodnie fascynujących mechanizmów, które na początku wydają się być bardzo trudne. Jednak wraz z treningiem idzie nam coraz to i coraz to lepiej. Pewnego dnia Zbudzony o drugiej w nocy, wskakujesz i po omacku odpalasz ten swój samolot. Często wrzucam ci urywki swoich historii, żebyś miał świadomość tego, że teoria jest fajna i na pewno komuś pomoże, ale to właśnie praktyka sprawia, że ta wiedza wraz z umiejętnościami zostają. Tak z perspektywy czasu dostrzegam często, że tam hen hen lata temu, z tej kolorowej, szalonej dziewczynki, spoza szeregu i spoza schematu, dałam się zmanipulować przez wszechobecny system, porzucając swoją radość na wątpliwą korzyść przystania do tego, jak żyć należy. Wiem jednak, że obudziłam się w samą porę aby przypomnieć sobie, że moja wartość albo moje wartości są i mogą być inne. Nie jestem przez to ani lepsza, ani gorsza. Jestem po prostu sobą. Poznawanie i odkrywanie siebie na nowo okazało się być trudniejsze niż można było się spodziewać. Wszak zauczone schematy wkradały się zawsze, kiedy było już w miarę stabilnie i czułam już sobie taką piękną równowagę. No zawsze wtedy pojawiało się coś super ekstra interesującego, co miało odwrócić moją uwagę. Znasz na pewno to uczucie, kiedy jest do wykonania hiper ekstra ważne zadanie albo zadania, a ty wówczas Wówczas możesz nawet zrobić remont na całym osiedlu, byle tylko nie zająć się tym, co jest do wykonania. <laughs> Znasz to, co? No i to jest właśnie to. Nie dawałam jednak za wygraną. Podjęłam decyzję, że chcę siebie poznać od kolorów poprzez piosenki, potrawy, pory roku, pory dnia, książki, aż do emocji, aspiracji itd. itd. To odkrywanie siebie jest naprawdę. Fajnym zajęciem. I powiem ci jedno, nic, ależ to nic o sobie nie wiedziałam. Jedno wielkie. Nic. I dokładnie to samo dostrzegam teraz u swoich klientów i słuchaczy. Kiedy wobec tego mówię, że wydobywam z ludzi to, co w nich najlepsze, jedną z metod jest otwieranie ich na poznawanie samych siebie. Niewiarygodne, że całymi latami łazisz jak taka tykająca bomba po pokładzie własnego samolotu. Wydzierasz się w niebiosach. Krzyczysz do wszechświata, po czym obrażasz innych, obrażasz siebie, obrażasz się na innych, obrzucasz ich błotem, aż finalnie na samym końcu pakujesz siebie po prostu w buty ofiary. I zdziwiony, że samoloty dookoła fruwają, a ty nadal stoisz w miejscu. Jestem mądrą babką i wiedziałam, że umysł. Może mi bardzo przeszkadzać, jeśli chodzi o rozwój własny. Chciałam działać na własną rękę. Ale jak już wiesz dobrze z innego podcastu, słabo mi się to sprawdziło. Dlatego też dobry mentor jest po prostu nieoceniony. Bardzo zwracam uwagę na uważność, bo jest budulcem twojego poczucia własnej wartości. To właśnie poznanie siebie jest w rozwoju absolutnie najważniejsze, wręcz fundamentalne. No i kiedy tak podążasz sobie tą trasą wzlotów i upadków, często siebie pytaj: co jest w tej chwili dla mnie ważne? Co czuję? W rozwoju nie chodzi o bycie 24 godziny na dobę wesołą, skaczącą małpką. Chodzi bardziej o skupienie się na tym, kim jesteś i jak możesz z tego skorzystać, czym są aktualnie przepływające przez ciebie emocje i co najlepszego możesz wynosić z każdej życiowej sytuacji. Dzisiaj nikogo już nie poprawiam, ani językowo, ani w ogóle. Mam w nosie perfekcję. Ich i swoją. Daję sobie czas, przestrzeń i wolność. Lubię siebie w tym moim małym, zwariowanym świecie, więc w ogóle nie skupiam się na tym, co mają lub czego brakuje innym. Kiedy z kimś rozmawiam, mogę ci powiedzieć wszystko o jego emocjach i energii, ale to, w co był ubrany, albo jaką miał sylwetkę no tutaj to jest absolutnie czarna dziura. Szanuję ludzi, ale szanuję przede wszystkim siebie. Wiem i czuję, kiedy jest miło, że aż chce się siedzieć do rana. Właściwie to czas wtedy nie istnieje. Ale wiem też, kiedy ciało mówi mi, N -n -n, Natalia, wychodzimy. I absolutnie nawet z tym nie dyskutuję. Wypada czy nie wypada? Kto to w ogóle niby ustala? Czy zdarza mi się wychodzić po angielsku? A pewnie czy zdarza mi się nie odpowiedzieć na niewygodne pytanie? Jasne, że tak. Przestałam porównywać się z innymi, nadskakiwać, kumulować negatywne wibracje i skakać sobie po głowie. Posprzątałam swój samolot, przewietrzyłam, poprosiłam instruktora o pomoc i nauczyłam się tą swoją machiną latać. A podbudowa jest tak trwała, że czasem, kiedy obiorę kurs, zwyczajnie. No, kiepski. Pytam siebie, pytam, pytam, gadam, dyskutuję. Nie jestem już dodatkiem do swojego życia. Jestem pilotem i naprawdę idzie mi dobrze. A to jest dopiero zabawa. Mogę sobie podejmować decyzje, być odpowiedzialna, ryzykować, przekraczać granice, bawić się tym życiem, próbować, czasem się sparzyć, dając sobie po prostu wolność. Wolność sobie i wolność innym. Rzadko cokolwiek mnie denerwuje, nigdzie się nie spieszę. Mam w sobie bardzo dużo akceptacji i lubię siebie taką, jaka tam pod tą stertą starych gruzów sobie czekałam na własne odkrycie. Warto jest być na siebie uważnym i pielęgnować wszystko, co odkrywasz. Zachwycać się czasem też tymi małymi odkryciami i unaoczniać je sobie, przypominać, a nade wszystko konfrontować się z rzeczywistością. Bo strach znika, kiedy dłużej spoglądasz mu w oczy. No i jak tak teraz mówiłam o sobie, to mam przed oczyma tych wszystkich pięknych ludzi, z którymi pracowałam i z którymi pracuję. A oni dochodzą do bardzo podobnych wniosków, co ja. Borykają się również z podobnymi trudnościami, co ja niegdyś. Aż wreszcie, jeśli dadzą sobie przyzwolenie, dochodzą do momentu równowagi. I tego życzę. Również Tobie. Gdziekolwiek teraz jesteś, czymkolwiek się zajmujesz, otwórz się na poznawanie tego, kim jesteś, stając się dzięki temu dla samego siebie największym źródłem inspiracji i motywacji. Pamiętaj też o tym, że kiedy uczeń jest gotowy, wówczas zawsze pojawia się jego mistrz. Już nic nie musisz, ale możesz. Naprawdę wszystko. Bardzo cieszę się na spędzony wspólnie czas. Pytania odnośnie rozwoju osobistego, duchowego i zapisy na zajęcia indywidualne, zawsze drogą mailową, bądź przez wiadomość prywatną na Instagramie: małpa happiness podkreślnik wedzi. Do usłyszenia za tydzień. Trzymaj się. pa. pa.